Projektant, architekt, nawigator, a nawet artysta to zawody, w których bardzo często wykorzystuje się cyrkiel. W tej lekcji porozmawiamy sobie o narzędziu, które na pewno masz w Twoim piórniku. To jest cyrkiel. Dzięki niemu można bardzo dokładnie rysować okręgi. Cyrkiel jest zbudowany z dwóch elementów, które nazywa się nóżkami cyrkla. Na końcu jednej jest ostrze, które będziemy wbijać w kartkę. Dzięki temu cyrkiel nie będzie się przesuwał. Na końcu drugiej nóżki jest grafit, który zakreśla kształt okręgu. Odległość między ostrzem i grafitem to inaczej rozstaw nóżek cyrkla. Ta odległość to nic innego jak promień okręgu, który chcemy narysować. Promień to odległość między środkiem okręgu, czyli miejscem, w które wbijemy ostrze cyrkla, a łukiem okręgu, które zakreśli nam grafit. Wbijam ostrze w kartkę i rysuję okrąg. Dbaj o to, aby podczas rysowania nie zmieniać rozstawu nóżek cyrkla. To bardzo ważne. W miejscu wbicia ostrza jest środek okręgu. Po jego narysowaniu warto zaznaczyć to miejsce. Odległość od środka do dowolnego miejsca na okręgu będzie zawsze taka sama. Możemy to sprawdzić, korzystając z linijki. W tym przypadku wynosi 3 cm i 4 mm. Czasami będziemy chcieli narysować okrąg o konkretnej długości promienia. Narysujmy zatem okrąg, którego długość promienia to 4 cm. Przyda nam się do tego linijka. Ostrze cyrkla wbijamy w miejscu, gdzie jest 0 na podziałce. Przyciskamy drugą nóżkę do kartki i ustawiamy odległość między ostrzem a grafitem na 4 cm. Warto sprawdzić, czy grafit jest dokładnie na 4 cm, rysując nim na kartce króciutki odcinek. Odkładamy linijkę, wbijamy cyrkiel w dowolne miejsce na kartce i rysujemy okrąg. Uwaga! Dbaj o to, aby nie zmieniać rozstawu nóżek cyrkla. Tam, gdzie wbiłem cyrkiel, jest środek okręgu. Możemy skorzystać z linijki, aby upewnić się, czy promienie narysowanego okręgu to rzeczywiście 4 cm. Widzisz, że tak. Pokażę Ci teraz, jak korzystając z cyrkla, narysować kształt, który w filozofii nazywa się ziarnem życia. Najpierw narysujmy okrąg o dowolnym promieniu. Uwaga! Od tego momentu nie będziemy zmieniali rozstawu nóżek cyrkla. Mamy pierwszy okrąg. Teraz wbijamy ostrze cyrkla w dowolne miejsce na tym okręgu, na przykład tutaj, i rysujemy kolejny okrąg. Widzisz, że te okręgi przecinają się w dwóch miejscach: tutaj i tutaj. Wbijmy cyrkiel w jedno z tych dwóch miejsc i narysujmy kolejny okrąg. Pamiętaj, żeby rysując kolejne okręgi, nigdy nie zmieniać rozstawu nóżek cyrkla. Powtarzamy czynności, wbijając ostrze cyrkla w przecięciach narysowanych okręgów z okręgiem, który narysowaliśmy na początku. Otrzymaliśmy w sumie 7 okręgów. Zauważ, że w środku otrzymaliśmy coś, co przypomina kwiat. Istnieją artyści, którzy korzystając wyłącznie z cyrkla tworzą cudowne, skomplikowane kształty. Możesz je znaleźć w internecie pod hasłem Święta Geometria. Zanim narysujesz okrąg, zadbaj o to, aby na kartce było wystarczająco miejsca. Rozstaw nóżki cyrkla na tyle ile ma wynosić promień okręgu. Następnie, nie zmieniając rozstawu nóżek cyrkla wbij jego ostrzę w miejsce które będzie środkiem okręgu. Teraz pewnym, ale delikatnym ruchem narysuj okrąg. Pamiętaj, aby linia nigdzie się nie przerywała. Ta playlista dotyczy kół i okręgów. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja TV.